różowego.
Dobrze, słuchaj, to na koniec zagram wam piosenkę o dwóch prostych słowach. No i te słowa są naprawdę proste, a okazuje się tak w codzienności naszej, że wcale nie jest tak prosto je powiedzieć. Więc zachęcam was bardzo radośnie i otwarcie, żebyście codziennie rano, jak wstajecie i staniecie na przykład przed lustrem, popatrzycie, w ogóle patrzcie na siebie, bo człowiek jak na siebie patrzy, to zaczyna się widzieć, to nie jest logiczne, zaczyna się zauważać i inaczej to zupełnie jest. Ja na przykład zauważyłam, że jak mam dobry nastrój, to się, znaczy myję zęby i się gapię na siebie cały czas w lustrze, ale jak mam jakiegoś takiego dołeczka trochę, to w ogóle nawet nie patrzę w to lustro. Nie mogę na siebie patrzeć. Wiecie. Więc zachęcam, żebyście jednak mogli na siebie patrzeć. Stawali przed tym lustrem i mówili: kocham cię! Kocham cię! I się. Nasz siebie i ciałeńko moje kochane. I mówcie do swojego ciałeńka kochanego, bo czy to nie jest cudowne, że my w ogóle mamy ciało? Że my możemy chodzić, możemy, kurczę, ja mogę grać na gitarze, wy możecie trzymać lampkę wina, piwa, nie wiem, możecie iść na festiwale, możecie robić, po prostu to jest cud, że my możemy to robić. To wszystko dzięki naszym ciałkom, dlatego trzeba im podziękować. Manifest. Manifest. Podziękujcie swoim ciałkom za to, że są, podziękujcie sobie i oczywiście, jak już powiecie... Jesteście za i jak już powiecie sobie, że się kochacie, to potem pójdźcie do tej osoby drugiej, jeżeli jest, a jeżeli nie ma, to tylko kogokolwiek. I powiedzcie też: kocham cię. Kocham też twoje ciało, tak. Słowa każdego ranka powtórzę.